Dzień dobry, z tej strony Marta Warmuzińska, Baro z Nieruchomości. Zapraszam na prezentację domu znajdującego się w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec. Zapraszamy do środka. Po mojej lewej stronie mamy kuchnię, za moimi plecami znajduje się zejście do piwnicy oraz wejście na górę, a teraz zaproszę do salonu. Salon jest bardzo przestronny, jest to otwarta przestrzeń. Mamy tutaj dwa tarasy, jeden znajduje się tu, drugi już w drugiej części pomieszczenia. Dodatkowo mamy kominek bez płaszcza wodnego. Dzięki usytuowaniu salonu możemy swobodnie przejść sobie z tego miejsca do jadalni, co zaraz Państwo zobaczycie. Teraz znajdujemy się w kuchni połączonej z jadalnią. Jest to bardzo duża, otwarta przestrzeń, jasna i przestronna. Idąc w tą stronę domu mamy okno oraz zejście na zewnętrzny drugi, mniejszy taras. Dodatkowo na podłogach znajdują się płytki, na ścianach mamy gładzie gipsowe, kuchnie w zabudowie. Rozwiązanie świetne dla każdego, kto lubi mieć otwarte, fajne przestrzenie. Na tym poziomie domu znajduje się jeszcze wiatrołap z dużą szafą w zabudowie oraz toaleta z umywalką. Teraz znajdujemy się na piętrze, gdzie mamy cztery sypialnie. Dwie po mojej prawej stronie, dwie po lewej stronie. Znajduje się też tutaj wejście na użytkowe poddasze oraz bardzo duża łazienka z wanną. Właśnie znajdujemy się w pierwszej sypialni. Jest to jasny, przestronny pokój. Możemy z niego wyjść również na balkon. Na podłogach znajdują się panele, na ścianach gładzie. Z tego pokoju przechodzimy do drugiej sypialni, która jest też bardzo ładna, ustawna, również z wyjściem na balkon i oknem dachowym. Na podłogach znajdują się panele i również na ścianach gładzie gipsowe. Zanim zwiedzimy kolejne pomieszczenia, zatrzymajmy się na chwilę w łazience. Mamy tutaj bardzo przestronne pomieszczenie z narożną wanną i prysznicem. Mamy tutaj kolejną sypialnię, która może funkcjonować jako gabinet bądź pokój dziecięcy. Mamy na podłogach panele oraz na ścianach również gładzie gipsowe. Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Znajdujemy się w czwartej sypialni, które jest świetnym miejscem dla rodziców. Mamy tutaj miejsce na duże łóżko, wyjście na swój własny balkon oraz garderobę. W garderobie znajdują się szafy w zabudowie, które możemy przeznaczyć na przechowywanie swoich rzeczy. Teraz znajdujemy się na zewnątrz budynku. Działka jest prostokątna o powierzchni 483 m2. Po mojej lewej stronie znajduje się taras z wystawą okien na południe. Dodatkowo w bryle budynku znajduje się garaż. Mamy też kwestie techniczne. Jeżeli chodzi o dach, pokrycie mamy dachówką ceramiczną. Dom jest ocieplony i otynkowany.
Działka jest w całości ogrodzona. Mamy tutaj wyłożoną podjazd kostką brukową oraz część zieleni. Jeżeli chodzi o piwnicę, mamy okna, które wychodzą nam na podwórko. Dodatkowo zejście do piwnicy od strony frontu i wspomniany wcześniej garaż. Teraz widzieli Państwo prezentację domu, w którym znajduje się przestronny salon, część jadalniana z kuchnią, cztery duże sypialnie oraz dwie łazienki. Dom jest w całości podpiwniczony. Jeżeli chcieliby Państwo go obejrzeć, zapraszam do kontaktu z naszym biurem pod numerem 730 380 372. Pozdrawiam, Marta Warmuzińska.